No chyba nie wypada powiedzieć mi nic innego, jak teraz to on cały na biało dzisiaj, Janusz Korwin-Mikke, poseł Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry, panie pośle, kłaniam się. Muszę przyznać, że bardzo wielu internautów czekało na spotkanie z panem i na tę rozmowę. Kilka pytań pod koniec naszego spotkania zadam od nich, jeśli pan pozwoli, dobrze? Jasne. Panie pośle, na sam początek, czy uważa pan, że po wprowadzeniu ustawy o wyborach korespondencyjnych, powszechnych, w taki sposób, a nie inny, mamy jeszcze w Polsce coś takiego jak państwo demokratyczne, czy już nie? Tak. I ta ustawa nic nie zmienia, tryb jej wprowadzenia, to, że są wątpliwości dotyczące tajności wyborów, dotyczące powszechności wyborów, organizacji wyborów. Nie uważa pan, że tutaj są pewne aspekty, które mogą świadczyć o tym, że nie do końca to wszystko zgodnie z procedurami demokratycznymi zostało przeprowadzone? Na tym polega, że demokracja, że jest bałagan, więc właśnie jest. Także demokracja to jest tyrania większości, więc PiS ma większość, więc nas tyranizuje. Chcieliście państwo wpływ demokracji? No to ją macie. A co jeżeli nie demokracja, panie pośle? Normalny ustrój, monarchia. Jestem monarchistą i przecież to jest jedyny sposób, żeby ktoś działał w interesie ludzi, bo Sejm działa w interesie a to szewców, a to krawców, a to kolejarzy, a to przedsiębiorców, a to związków zawodowych, a to kościoła, natomiast nikt nie dba o zwykłego, szarego człowieka. Nikt nie dba. Panie pośle, czy pan widzi kogoś, kto nadawałby się na funkcję króla Polski naprawdę? Obecnej sytuacji nie, politycznej? No mówi pan, że jest zwolennikiem monarchii, no to ja pytam, kto powinien być królem? Zawsze się mówi z Bożej łaski król, prawda? Więc znajdzie się, będzie potrzebny, spokojnie. Panie pośle, sytuacja jest bardzo trudna. Czy pan zagłosuje w nadchodzących wyborach prezydenckich? Zdecydował pan już, czy nie? Zagłosuję, oczywiście. Nie będzie bał się pan wziąć do ręki koperty i kart, na których podobno wirus jest w stanie przetrwać kilkadziesiąt godzin, jak mówią eksperci? Nie, no bez żartów, nie, no bez żartów. Ale dlaczego żartów? To mówią eksperci, panie pośle, ja mówię zupełnie serio. Ja do ręki, jeśli wychodzę, dzisiaj 3 godziny temu robiłem zakupy w Biedronce, czy tam, pardon, 6 godzin temu robiłem zakupy w Biedronce, kolejki żadnej nie było, więc... No, ale w Sejmie nakład nie jestem, teraz jest konferencja prasowa. Mhm. W Sejmie składamy pismo do najdostojniejszego marszałka Grodzkiego, w Senacie właściwie, do Grodzkiego, żeby łaskawie sprawdził, wysłał pismo do Sądu Najwyższego, czy ta ustawa, która wbrew naszym głosom przeszła w Sejmie, czy nie narusza praw naszych obywateli za granicą. No, bo zgodnie z konstytucją są obywatelami, mają prawo do głosowania, a nie bardzo widzę, jak będą głosowali przy tej ustawie. No właśnie. Kamil Bortniczuk, dzisiaj poseł Porozumienia Klubu Parlamentarnego PiS, powiedział, że będą sobie mogli Polacy za granicą odbierać z różnych instytucji i urzędów zagranicznych karty do głosowania i pakiet wyborczy. Dobry dowcip. Też pan tak sądzi, że to dowcip. No właśnie, wielu tak uważa i stąd wiele wątpliwości. Dlaczego pana zdaniem Jarosław Kaczyński tak bardzo prze do tych wyborów? On się boi, że Andrzej Duda już za kilka miesięcy by je przegrał? Nie, wygra i tak, ale chce dostać 70%, więc... A dlaczego pana zdaniem Andrzej Duda i tak wygra? Rzeczywiście uważa pan, że jest po prostu dobrym prezydentem, czy Prawo i Sprawiedliwość ma tak dobry PR? Z czego to wynika? Nie, tylko mamy beznadziejną opozycję. Szczerze mówiąc, jak słuchałem w Sejmie od miesiąca wypowiedzi przedstawicieli opozycji, tak zwanej lewicowej, tam jeszcze lewica, sama lewica siedzi w tym Sejmie. Mm-hmm. Mam na myśli PO i formalną lewicę, no to się nóż kieszeni otwiera, bo to jest jeszcze gorzej niż PiS. Oni by chcieli jeszcze więcej, żeby państwo wtrącało się, robiło, prawda, działało i tak dalej, co jeszcze gorsi. To oni robią jeszcze większą histerię niż PiS. Bo PiS robi histerię, żeby pokazać, że oni tu będą dbali o ludzi, więc tutaj potworne zagrożenie jest, chowajcie się państwo jak możecie, ratujemy, a odpowiedź mówi, jeszcze bardziej ratujcie, żeby, proszę państwa, ja jestem zwolennikiem tego, co robi jego ekscelencja Aleksander Łukaszenka, który mówi, wódka, sauna, no i dzięki temu ma tylko 13 zgonów, a nie sto ileś. Panie pośle, ale może on po prostu fałszuje statystyki, nie bierze pan tego pod uwagę? Nie, ale po co miałby fałszować statystyki? Przecież im więcej miałby chorych, tym większa współczucie, sympatia i pomoc zagraniczna. Po co miałby fałszować statystyki? No niby po co? No dobrze, panie pośle, ale z drugiej strony wszystkie badania naukowców pokazują, że no, alkohol niestety nie zwalcza koronawirusa. No i co w związku z tym? Ja też nie wierzę ani w alkohol, ani w saunę. Natomiast wierzę w to, że my mamy w tej chwili potworne straty gospodarcze. Mhm.
one są w 90% spowodowane nie przez wirusa, tylko przez postanowienie rządu, który nam zakazał wychodzenia z domu, zakazał normalnego działania, prawda? Zerwał normalne więzi gospodarcze. Proszę Państwa, zagrożeni są ludzie starsi w moim wieku, prawda? Młodsi, nawet Boris Johnson, który nie ma nawet 60, też wylądował w tej chwili w szpitalu. Ale są starsi. Natomiast młodzi przechodzą to w zasadzie bezproblemowo. Zdarzają się oczywiście pojedyncze przypadki, a to są pojedyncze przypadki. Na grypę też się umiera, prawda? I to nie jest wielki problem. Więc nie można z tego powodu zamykać Polski. Jak słusznie powiedział jego ekscelencja Jair Bolsonaro, prezydent Brazylii, z powodu wypadków drogowych nie zamyka się fabryk samochodów. No trudno. Cała reszta ludzi, poza starcami, tak jak ja, ma normalnie pracować. I tyle. To rząd zakazuje pracy, to rząd robi te straty. I przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty, mają skarżyć rząd o poważne sumy, nie o tam policzkę 5 tysięcy złotych. Odszkodowanie za to, że pozamykali im biznesy. Bez powodu żadnego. Panie pośle, czyli rozumiem, że pan jest zwolennikiem takiego rozwiązania, żeby w tej chwili poluzować już te wszystkie ograniczenia i zrezygnować z tych wszystkich restrykcji nakładanych przez rząd. Iść drogą Szwecji, Holandii, w tej chwili Czechy luzują, Australia i Białorusi. I mają tam, proszę porównać, dwa kraje. Belgia, która prowadzi walkę z kolei Francja czy Polska, i Holandia, której nie prowadzi. Wskaźniki umierające są dokładnie takie same. W Belgii i w Holandii. Ludzie tracą cały... Bezpieczna histeria. Nie mogę powoli skończyć. Jest to histeria. Ludzie są głupi, się boją. Rząd ma interes, żeby ludzi straszyć. Bo jeżeli nie my, nie rząd, to ten, a opcja straszy, że jeszcze bardziej trzeba tutaj pomagać. Bez tego wszyscy wymrzemy. Na grypę umarło jak do tej pory 15 razy więcej ludzi niż na koronawirusa. A z tego powodu nikt nie histeryzuje. Dlaczego rząd ma interes, żeby straszyć wyborców? Takimi przestraszonymi wyborcami łatwiej jest sterować po prostu? Tak, że to jest dobry rząd, trzeba na niego głosować i tak dalej. Większość ludzi chce, żeby rząd się nimi opiekował, prawda? Każde małe dziecko chce, żeby tatuś i mamusia dali cukierka, prawda? Więc ludzie chcą. Żeby rząd dał im cukierka. Panie pośle, słyszałam, że pan las otworzył swój gdzieś tam w okolicach, tak? I zaprasza przechodniów. No rząd do lasów państwowych zabronił wstępu, a ja zapraszam do swojego lasu w Józefowie. Proszę bardzo tam. Panie pośle, dzisiaj będziecie głosować nad tarczą antykryzysową 2.0, tak to się ładnie nazywa w tej chwili. Rząd podobno uzupełnił te wszystkie braki, na które narzekali przedsiębiorcy. Pan będzie głosował, jak rozumiem, przynajmniej wnioskuję z tego, co pan mówi, przeciw tym rozwiązaniom. Tak, no ja właśnie nie wiem, bo to wie pani, w tym jest wszystko jedno, że jak zagłosujemy, może się wstrzymamy od głosu, to już nie ma żadnego znaczenia, bo i tak PiS na wszystko ma 265 głosów, są PiS-u, więc możemy głosować jak chcemy i niczego to nie zmienia. Panie pośle, to teraz... Najbardziej mnie irytuje wielce czcigodny Jarosław Gowin, który twierdził, że przenigdy nie dopuści do głosu konstytucyjnego, po czym się wstrzymał, po czym część jego partii głosowała przeciwko, czyli za, tak wyliczone, żeby broń Boże, ta ustawa nie upadła. To jest taki ogromny cynizm, prawda? Straszne, to coś strasznego. Przed chwilą Prawo i Sprawiedliwość, jeden z przedstawicieli klubu parlamentarnego PiS, ale jednocześnie porozumienia Jarosława Gowina, Kamil Bortniczuk, mówił, że to było zachowanie odpowiedzialne, a nie cyniczne, panie pośle. Tak jest. Przypominam, to samo robił Jarosław Kaczyński, jak było głosowanie nad Anschlussem do Wspólnoty Europejskiej. Część posłów PiS-u głosowała przeciwko, ale tyle, żeby, broń Boże, do tego jednak doszło. To wszystko jest cyniczna gra po to, żeby później można było powiedzieć, żebyśmy nie byli zatku przeciw, prawda? Takie rzeczy. Panie pośle, cały czas zerkam w komputer, ponieważ rzeczywiście coraz więcej tych pytań do pana, to może już zacznę, tak jak uprzedzałam pytanie od widzów. Pan Michał, czemu rządy wszczęły taką panikę, skoro w 2009 roku na świńską grypę umarło 300 tysięcy osób i nikt obywateli wtedy nie prześladował? Ale na katar umarło jeszcze więcej w tym czasie. Proszę zrozumieć, w Polsce umiera dziennie około 1200 osób, z czego jedna lub dwie na koronawirusa. No, z czego my robimy tę histerię? No dobrze, czy sądzi pan w takim razie, jeszcze powtórzę dalszą część pytania pana Michała, że w tej chwili polscy obywatele są przez rząd prześladowani? Rząd po prostu wyłazi ze skóry, żeby nam pokazać, jak o nas dba, kręci się i robi przy tym potworną ilość zamieszania i kosztuje nas masę pieniędzy. Ale to proszę zrozumieć, pieniądze z Unii Europejskiej
które dostaniemy tam, czy nie dostaniemy, to jest mniej więcej pół dnia pracy naszej gospodarki. Nasza gospodarka jest potężna, to są miliony ludzi pracujących, oni wytwarzają jakieś tam dobra, prawda? I to są konkretne pieniądze, konkretne straty, jakie ponosimy. To, że no, dzieci się nie uczą, to małe piwo, jak była rewolucja kulturalna w Chinach, to dzieci przez 2 lata nie chodziły do szkoły, nic się nie stało wielkiego. Ale, proszę Państwa, to, co się robi w gospodarce, to jest coś strasznego, te przepisy, te zakazy, no, przecież to jest kompletny nonsens. Dlaczego można iść do Biedronki, a nie mogę iść na targ, żeby kupić coś? Tak, rząd chce pomagać producentom serów, ale co z tego, że producent serów jemu pomogą, zrobi ten ser, skoro nikt go nie kupi, bo ludzie nie będą mieli pieniędzy, zresztą gdzie go sprzeda, bo targ jest zamknięty. No, przepraszam bardzo. Rząd twierdzi, że ma dużo pieniędzy, bo dodrukowuje te pieniądze. Właśnie podjąłem z bankomatu 5 tysięcy, same nowisieńkie banknoty, dodrukowane świeżo. Prawda? I rząd to dodrukowuje, czyli ukrada ludzi z pieniędzy. Złotówka idzie w dół jak batyskaw. I tak wyszła w dół tak czy owak, tylko rząd częściowo zwala na koronawirusa, prawda? Bo to jest katastrofalna polityka rządu od dawna. No i to wszystko zapłaci szary obywatel. Szary obywatel zapłaci. Panie pośle, kolejne pytanie od Gienka. Czy rząd i prezydent łamią konstytucję, zmieniając prawo wyborcze miesiąc przed wyborami? No konkretnie rząd, bo prezydent jeszcze tutaj. Oczywiście, że łamią wszystkie zasady moralne i konstytucyjne. Można wymienić chyba z pięć powodów, gdzie złamano konstytucję, reguły wyborów, etc. No i co z tego, prawda? No i co z tego? Nikt się w Polsce konstytucją nie przejmuje, chyba że chce się tą konstytucją komuś po głowie, prawda? Przecież zwracam Państwu uwagę, że taki najbardziej charakterystyczny przykład, że Państwo zdali sobie sprawę. Był artykuł 55 Konstytucji, w tej chwili zmieniony, ale wtedy jeszcze obowiązywał. Był to jedyny chyba jasny artykuł Konstytucji, który mówił: ekstradycja polskiego obywatela jest zakazana. A mimo to na moich oczach, byłem na sali sądowej, sąd nakazał wydanie polskiego obywatela, takiego cyganka spod Białego Stoku, w ręce królestwa Belgii, bo zamordował jakiegoś nastolatka w Belgii, prawda, i wydano go. Mimo że w konstytucji było jasno napisane, że ekstradycja polskiego obywatela jest zakazana. To jak mają obywatele przestrzegać konstytucji, którą nie przestrzega jej rząd, prezydent i sądy? Czy ktoś za to łamanie konstytucji pana zdaniem powinien odpowiedzieć, a jeżeli jak, to kto i w jaki sposób? Ludzie łamali konstytucję bardzo często. Skoro w tej chwili wszyscy łamią konstytucję, to nikt za to nie odpowie, no. Powiedzmy sobie uczciwie. Historie piszą zwycięzcy, a zwycięzcą jest PiS. No. Panie pośle, pytanie od kolejnej internautki chyba, bo Kurdulka podpisała się. Czy nie ma kogoś wyżej nad rządzącymi, kto mógłby interweniować? Ktoś z zewnątrz, kto walczy i stoi na straży praw człowieka. Nikt tego nie widzi, jak bardzo władza łamie konstytucję, robi z obywatelami co chce, zastrasza więzieniem, obdziera nas z demokracji. No, ja nie jestem demokratą, więc bardzo się cieszę, że obdziera z demokracji. Gorzej, że działa głupio, bo gdyby jego wielce czcigodny Józef Kaczyński powiedział: biorę władzę, ogłaszam się dyktatorem, biorę to na swoją odpowiedzialność, to proszę bardzo. Ale on zwołuje Sejm i teraz on twierdzi, że to nie jego pomysł, tylko to Sejm jest winien, prawda? Nie PiS, nie rząd, tylko Sejm uchwalił te ustawy. Może się boi po prostu, chowa, panie pośle. Może się boi po prostu. Może się boi wziąć odpowiedzialność, wie pani. No, gdyby jawnie się ogłosił dyktatorem, no to wtedy byłby wielki wrzask. Tak jak udaje, że jest współdemokracja, wszystkie państwa współdemokratyczne tutaj przymykają oko, no bo on nie łamie tej zasady demokracji. Prawda? Mhm. I on z tego powodu go się tolerują. Panie pośle, kolejne pytanie o to, czy kiedyś chciałby, żeby doszło, czy pan chciałby, żeby kiedyś doszło do debaty między panem a Jarosławem Kaczyńskim i co by pan mu powiedział, gdyby taka debata się odbyła? No, trudno powiedzieć, bo Jarek jest człowiekiem bardzo takim centrowym, on nie ma żadnych specjalnych poglądów, on jest genialnym taktykiem. To jest człowiek, który wygra każdą bitwę, tylko nie wie po co, bo nie wie, jaki jest cel wojny. Wojny nie wygra, ale wygra każdą bitwę. I on nie ma żadnych poglądów gospodarczych na przykład, więc trudno mi z nim dyskutować. Jarosław Kaczyński chce zwalczyć ten układ, który rządzi Polską, tylko nie zauważa, że to on sam jest w tym układzie. No bo weźmy przykład sędziów, prawda? Tam są sędziowie starych układów, ale oni tym nikim nie wydają żadnych poleceń, bo ten układ już nie istnieje.
Natomiast sędziowie mianowani przez PiS będą wykonywali polecenia PiSu. Natomiast to są sędziowie znacznie groźniejsi niż sędziowie, którzy tam byli powiązani kiedyś ze starym układem. Także z naszego punktu widzenia stopienie jednego układu drugim układem to nie jest żaden powód. Myśmy chcieli mieć sędziów niezależnych. Wiadomo, jak to zrobić, ale nikt nas nie słucha. Ani PiS, ani PO, ani nikt, bo każdy chce mieć swoich sędziów. Nikt nie chce mieć sprawiedliwych sędziów, każdy chce mieć sędziów swoich. No, sprawiedliwość, ale wyrok musi być po naszej stronie, nie? Mm-hmm, tak, to już samych swoich. Było, panie pośle, pytanie o ulgi dla... Dlatego kojarzę z monarchią, bo monarcha ma interes, żeby państwie panowała sprawiedliwość, prawda? A nie, żeby gra ta strona czy tamta strona. Pytanie o pomoc dla przedsiębiorców. Jeden z internautów pyta pana, czy powinniśmy pójść śladami Rumunii i wprowadzić 10-procentowy podatek dochodowy. Czy to by coś pomogło, płacenie niższych podatków? Jakie obniżyć podatki? Trzeba zdecydowanie obniżyć podatki. To nie chodzi o przedsiębiorców. Chodzi o to, żeby ludzie mieli pieniądze i mogli kupować. No bo co z tego, że przedsiębiorcy będą coś produkowali, skoro ludzie nie będą mieli pieniędzy, żeby kupić. No, trzeba obniżyć podatki, to się pomoże każdemu. Natomiast my w tej chwili nakładamy podatek emisyjny, drukując te pieniądze, to jest podatek od wszystkich, prawda? Bo każdy ma w kieszeni 100 zł wieczorem, rząd w nocy drukuje pieniądze i rano te 100 zł warte jest 50. To jest podatek od wszystkich, prawda? Złodziejski podatek. I to wszyscy za to zapłacą. Panie pośle, jeszcze jedna sprawa dotycząca tego, co dzieje się w polskiej służbie zdrowia w tej chwili. Czy uważa pan, to też kolejne pytanie od internautów, że władza, nie zabezpieczając w odpowiedni sposób lekarzy, pielęgniarek, salowych, całego personelu medycznego, wysyła ich na śmierć? Mocne pytanie, ale takie się pojawiło. No ale władza nie powinna w ogóle się ingerować w służbę zdrowia, nie powinna żadnej służby zdrowia, nie powinna być Narodowego Funduszu Zdrowia, nie powinno być Ministerstwa Zdrowia i wtedy by lekarze funkcjonowali, prawda, bez tej całej taczki. No jakby ich finansować inaczej? Jak to jak? No przecież zamiast brać podatki od ludzi, płacić połowę na urzędników, a połowę lekarzom, zostawić ludziom te pieniądze w kieszeni i nie płacą sami lekarzom. Jest to o wiele prościej. Panie pośle, no ale system mamy taki, jaki mamy. Oczywiście może pan mówić o tym, jakby chciałby, jak pan uważa, że powinno być, no ale jest jak jest. I teraz pytanie, jak tym lekarzom, pielęgniarkom i tym biednym ludziom na pierwszej linii frontu pomóc? No ale jeżeli tylko zaczniemy pomagać, to oznacza, że musimy zaangażować jakichś nowych urzędników, jakieś pieniądze zamiast na lekarzy pójdą na nowych urzędników. No, proszę państwa, jak mówi doktor Czosnowski, mamy w Polsce 130 tysięcy lekarzy, z czego 80 tysięcy pracuje, a 50 tysięcy pracuje w urzędach, w NFZ-cie, prawda, w Ministerstwie Zdrowia. Czyli gdyby nie istniało to ministerstwo i ten NFZ, to byśmy mieli prawie dwa razy więcej lekarzy przy łóżkach chorych. Mhm. Panie pośle... Trzeba zlikwidować. Służbę zdrowia trzeba... Tu mam nawet... To trzeba złożyć do trumny i osinowym kołkiem przebić ten trumny, żeby nigdy ten podróg więcej nie powstał. Osinowy kołek do trumny. Ale to na wampiry się stosuje chyba, nie na urzędników. Tak jest, bo to jest wampir. Kto? Urzędnik? To jest wampir, który wysysa... Proszę zwrócić uwagę na to, teraz się mówi, żeby zabijać chorych, żeby może starszym ludziom nie dawać respiratorów, no bo to jest państwowa służba zdrowia, to jest, działa dokładnie jak doktor Mengele. Doktor Mengele działał tak samo, ten pójdzie do gazu, a ten jeszcze niech pożyje. No to jest socjalizm, czy jest to narodowy socjalizm Hitlera, czy jest to socjalizm obecnie Kaczyńskiego, czy Tuska, to jest socjalizm. Gdzie nie działają ludzkie prawa, tylko urzędnik decyduje o tym, kto ma przeżyć, a kto ma nie przeżyć. Powiedział pan, że Jarosław Kaczyński powinien grać w otwarte karty i jeżeli działa tak, jak działa, to przynajmniej powiedzieć wprost, że chce dyktatury i że chce zostać dyktatorem. Czy pana zdaniem prezes prawa... Prezes... Najlepiej, żeby mianował królem, tylko syna nie ma niestety, ale gdyby się mianował królem, byłoby najlepiej. Chciałby pan mieć króla Jarosława Kaczyńskiego? Wszystko jedno jaki. Gdyby został królem, zachowałby się jak król. Nie musiałby ludzi oszukiwać, okłamywać, po prostu by rządził. A teraz musi okłamywać ludzi, żeby dostać głosy wyborcze. Musi obiecywać ludziom, kłamać w żywe oczy, oszukiwać, bo walczy o władzę. Tak by nie musiał walczyć o władzę, bo by ją miał. Panie pośle, czy będzie pan głosował na Krzysztofa Bosaka? To jest kolejne pytanie. Czy pan nie zmienił zdania w trakcie kampanii wyborczej tego, co się dzieje? Na kogo mam głosować? Przepraszam bardzo. Na tą panią, jak ona się nazywa? Małgorzata Kidawa-Błońska. Tak, czy na jego ekscelencję Andrzeja Dudę. No przepraszam bardzo, no trzeba być poważnym. A w czym Krzysztof Bosak jest lepszy od pozostałych kandydatów? To kolejne pytanie. My są lepsze, bo one są gorsze. A tak gdyby pan mógł rozwinąć tę myśl?
po prostu jest znacznie mniej socjalistyczny. Jest to jedyny kandydat, który nie głosi socjalizmu, nie głosi, że to państwo powinno pomagać obywatelom. Tylko chce, żeby zostawić obywatelom pieniądze i żeby obywatele sobie radzili. To jest człowiek, który nie chce iść na pasku obcych tam sił rozmaitych za granicy. W tej chwili akurat jest to Ameryka, kiedyś była Unia, przedtem była Rosja, prawda? Wszystko jedno kto. Tylko to jest człowiek, który myśli o interesie Polski i, no, i z nim jego można przekonać. W większości się nie przekona, ale jego się przekona. Panie Pasze, on nie przekona większości, ale przynajmniej powinien, że tak powiem, dostać tyle głosów, żeby być głównym kandydatem jego ekscelencji Andrzeja Dudy. Zerkam tutaj w komentarze naszych widzów i widzę, że wielu z nich proponuje Grzegorza Brauna na króla. No ale on w tej chwili nie kandyduje. No to może powinniście zmienić kandydata. No, były dwie koncepcje. Albo kandydat powinien być taki agresywny, tak jak ja, kolega Berkowicz, kolega Braun, czy kandydat miły i sympatyczny, jak właśnie kolega Dziambor, Bosak czy Wilk. No i wygrała koncepcja, że ma być kandydat taki miły i sympatyczny. No to macie, czego chcieliście, tak? Nie mieli miłego prezydenta. Panie pośle, wiemy, że w przyszłym tygodniu Sejm zbiera się chyba w dniach 15-16 kwietnia i ma zająć się zaostrzeniem ustawy aborcyjnej. Czy pan uważa, że powinno się ustawę aborcyjną w Polsce zaostrzyć? Co pani rozumie przez zaostrzyć? Zakazać, zupełnie zakazać aborcji, także z powodów medycznych czy z gwałtów. No to mylimy terminologię, bo jeżeli na przykład powiedzmy, że Suworow zdobywa Pragę i mówi, możecie mordować ludność przez jeden dzień, przez dwa dni, to czy to jest liberalizacja, czy zaostrzenie okupacji? Mhm. Zaostrzenie, jeżeli się zabija więcej dzieci, to jest to oczywiście zaostrzenie ustawy aborcyjnej, a nie liberalizacja. Panie pośle, czy powinno się zakazać w Polsce aborcji? Zapytam inaczej. Zupełnie. Z każdego możliwego powodu. Aborcja w Polsce jest zakazana, natomiast walczy się z nią trochę niewłaściwie, bo ja jestem przeciwnikiem aborcji, bardzo nie lubię zabijania żywych stworzeń. Czy jest to mysz, czy ludzki zarodek. Bardzo nie lubię zabijania bez konieczności żadnej. Natomiast przede wszystkim trzeba położyć nacisk na oddziaływanie na ludzi, przede wszystkim na prawa ojca. Ja chciałem spytać, jakim prawem kobieta decyduje o zabiciu dziecka mężczyzny? Przecież ona dlaczego pozwie go o alimenty? Dlaczego on ma płacić, skoro to tylko ona decyduje o urodzeniu tego dziecka? To jeszcze powinna być zgoda ojca, nie? No panie proszę, może dlatego, że ona to dziecko nosi? No ale co z tego, że ona nosi? Ja z tego powodu niedługo listonosze będą uważali się za właścicieli paczek, tak? No, panie pośle, dobrze, to jest... Stąpamy po grząskim gruncie. Nie chciałabym, żebyśmy całą rozmowę poświęcili na ten temat. Do mężczyzny. Mężczyzna powinien mieć taki sam głos. Panie pośle, Sejm także w przyszłym tygodniu zajmie się dopuszczeniem dzieci do polowań. Rozumiem, że tutaj będzie pan miał także swoją opinię, bo przed chwilą powiedział, że nie lubi zabijania żywych stworzeń, więc tym bardziej dzieci nie powinny polować, tak? Nie poluję, nie łowię ryb, ale broń Boże, do głowy by mi nie przyszło, żeby zakazać komuś polowań i tego, żeby dzieci mogły się uczyć polowań. Przepraszam, dzieci muszą się nauczyć strzelać, muszą się zabijać i lepiej jak się uczą na zwierzętach niż na ludziach. Proszę Państwa, dlaczego muzułmanie z nami wygrają? Bo dziecko muzułmańskie, w ramach takiego naszego bierzmowania powiedzmy, ten dzieciak na pamiątkę ofiary Izaaka, prawda, ma wziąć i własnoręcznie mieczykiem zabić baranka. I to dziecko umie zabijać. I mężczyźni muszą umieć zabijać. Jeżeli nie umiemy zabijać, to zostaniemy wyrżnięci przez Arabów, przez Chińczyków, przez kogokolwiek. Panie pośle, i jeszcze jedna kwestia, ponieważ mamy świeże dane z Ministerstwa Zdrowia, mamy 5 tysięcy zakażonych koronawirusem i 136 ofiar śmiertelnych. Te dane cały czas rosną, tak a propos początku naszej rozmowy no i tak. Tego, że powiedział pan, że trzeba to wszystko puścić wolno, niech się rozwija swoim tempem. No tak, ale mamy 350, też rozumiem od połowy lutego, 350 ofiar grypy. Dlaczego nikt się o niej nie interesuje? Ale nie ma 350 ofiar grypy, panie pośle. W ciągu, o ile się nie mylę, od 23 do 26 marca zmarło na grypę 6 osób przez tydzień. Ale ja mówię od połowy lutego.
mam dane. Ale jeszcze raz mówię, dziennie umiera 1200 osób na różne choroby. No to ma umierać jeszcze więcej? Nie, ale według tego, co mówią wirusolodzy, a ja im wierzę, i tak się wszyscy z tym koronawirusem musimy zetknąć. Musimy się zetknąć, bo to jest nie do powstrzymania. W tej chwili my mówimy o zarażeniach, ale jest na pewno 20 razy więcej ludzi zarażonych, tylko o tym nie wiedzą. Ludzie w ogromnej większości nawet nie wiedzą, że mają koronawirusa. Dzieci zwłaszcza są nosicielami. Ja o tym nie wiedzą. No dobrze, panie pośle, ale pan korzysta, na przykład z możliwości zdalnej pracy. Nie jeździ pan do Sejmu. Sam pan wspomniał, że jest w grupie ryzyka. Uważa pan, jak sądzę, na swoje zdrowie i odporność. No, a z drugiej strony mówi pan, otwórzmy wszystko i dajmy temu koronawirusowi... Ale 4 dni temu, jak miałem przemawiać, to byłem w Sejmie, przemawiałem w Sejmie, prawda? Ja się tego nie boję, tylko nie widzę jeździć do Sejmu niepotrzebnie, prawda? Jeżeli dzisiaj nie przemawiam w Sejmie, to nawet jest konferencja prasowa w Sejmie, to nie pojechałem, bo się ze mnie obejdzie. Ale jak miał przemawiać w Sejmie, miałem coś zrobić w Sejmie, to oczywiście jadę. Tylko powtarzam, człowiek rozsądny, bo to jest, każda choroba to jest selekcja naturalna, prawda? Tutaj umierają słabi i głupi. No nie chcę być głupi, który umrze przez... Ale przezorność, prawda? Pewna przezorność jest potrzebna. Natomiast jeżeli potrzeba ryzykować, to się nie boję ryzyka. Zrozumieć jest podstawowa różnica w myśleniu między kobietą a mężczyzną. Kobieta ceni sobie bezpieczeństwo, a mężczyzna lubi ryzyko. Lubi ryzyko i my mężczyźni się ryzyka nie boimy. Jak pani widzi zgromadzenie 100 mężczyzn w wieku od 14 do 77, tak jak ja, tak? To każdy z nich, każdy praktycznie, bez żadnego wahania wsiądzie na motocykl i pojedzie, a przecież to jest niebezpieczne, prawda? Bo my mężczyźni się nie boimy ryzyka. I tyle. I dlatego właśnie zwolennicy państwa opiekuńczego, czyli socjalizmu, tak chcą, żeby kobiety głosowały, miały na listę do prezydenta, bo kobiety będą głosowały na państwa opiekuńczego, bo kobiety chcą, żeby ktoś się nimi opiekował. No a widzi pan, Prawo i Sprawiedliwość ma więcej wyborców wśród mężczyzn, więc musi pan ze swoją ekipą porozmawiać. No, zwracam uprzejmie uwagę, ale my mamy jeszcze więcej mężczyzn proporcjonalnie. No dobrze, ale ja mówię o tym, że tutaj gatunek męski, o którym pan wspomniał, głosuje na Prawo i Sprawiedliwość w Polsce w większości i co za tym idzie, głosuje na państwo opiekuńcze. Przecież zna pan statystyki, wie pan, że mniej kobiet głosuje niż mężczyzn na PiS. Proporcjonalnie więcej ludzi głosuje na nas. Na nas z całą pewnością. My mamy prawie 3/4 głosujących na nas, to są mężczyźni. Panie pośle, bardzo dziękuję za to spotkanie. Janusz Korwin-Mikke, życzymy panu dużo zdrowia i dużo siły. Proszę pozdrowić swoją rodzinę. I życzymy dużo odporności. Pozdrawiamy my i pozdrawiamy w imieniu internautów także. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam wszystkich. I wszystkim życzę zdrowia, bo to już, wie pani, zawsze trzeba życzyć zdrowia. To takie piękna anegdota o tym, jak spotkali się. Spędzili piękną noc, nad ranem się pożegnali, on jej powiedział, Bóg zapłać, ona mu powiedziała, bądź zdrów. Janusz Korwin-Mikke, Ekspres Biedrzyckiej, bardzo dziękujemy.